powołaniu kapłańskim. Moi siostry, rektorzy, przedstawiciele władz, poczty sztandarowe i wszyscy umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracie. Słowa Ewangelii, że było przeczytane, przypominają nam, jakie są przesłanki, jakie są racje drogi naszej ku Chrystusowi poprzez Marię. To nie jest wymysł człowieka, rodzący się w jakiejś pobożności prywatnej i osobistej, ale przesłanie Słowa Bożego, żeby przyjąć Marię w testamencie Jezusa Chrystusa jako Matkę. Tak jak słyszeliśmy, umiłowany uczeń Pana Jezusa przyjął Marię do siebie, słysząc słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu: Synu, oto Matka Twoja. Ten uczeń umiłowany wziął ją do siebie. Maria jest obecna w życiu pierwszego Kościoła w szczególnym momencie, kiedy ten Kościół otrzymuje pełnię wyposażenia w wieczerni udzielonej świąt. Jest tam Matka Chrystusa i Matka umiłowanego Boga. Ta Maria wstawia się, zanosi swoje modlitwy do Trójcy Świętej o dar Ducha Świętego dla Kościoła, którego obiecał Chrystus powracający do Ojca, od którego przyszedł na świat, zespalając ze swoim bóstwem człowieczeństwo, później przemienione w tajemnicy krzyża, męki, śmierci, zmartwychwstania. I to człowieczeństwo zabrane do domu Ojca we w niebo wstąpienie. I Chrystus powracający do Ojca, obiecuje Ducha Świętego, który jest tak bardzo potrzebny Kościołowi, aby był pocieszycielem, aby był także nauczycielem, żeby był dawcą siebie i darów, bardzo potrzebnych do realizacji powołania chrześcijańskiego uczennic Jezusa Chrystusa. I tak się dzieje. Ten Kościół wyposażony Ducha Świętego wychodzi z wieczernika i rozpoczyna się misja głoszenia dzieła odkupienia. Pierwszym zwiastunem tego dzieła odkupienia jest święty Piotr, który głosi do tłumu otaczającego wieczernik, tego, który, tak jak w niedzielę palmową wspominamy, wołał na Chrystusa wkraczającego do Jerozolimy, Hosanna, chcąc go wołać Królem. Tak ten tłum później wołał: ukrzyżuj go, a wypuść Barabasza. I święty Piotr czyni na kodeks sumienia: wyście ukrzyżowani, nie ze mnie. A my jesteśmy świadkami jego zmartwychwstania. Co mamy czynić? Nawróćcie się. Przyjmijcie grzech. A więc przemiany, nawrócenie, nowego życia. Tak się dzieje. Tak się zaczyna rodzić z daru wieczernika zesłania Ducha Świętego. Przed 1000 lat. W przyszłym roku będziemy świętowali 1050 rocznicę chrztu polskiego. Kiedy Polacy do swojego ojczystego domu przyjmowali Chrystusa, Jego Ewangelię, Jego krzyż, przyjęli również do Polski Kany Marii. I tak się zaczęły gody Jezusa na polskiej ziemi wraz z Marią. Kiedy Polacy jako wierni, nie tylko słuchacze, ale i realizatorzy Ewangelii pamiętali o pierwszym cudzie Jezusa Chrystusa w Kanie Galilejskiej. Na prośbę Matki Chrystus dokonał cud. I znów ewangelista zapisze, że po raz pierwszy apostołowie uwierzyli w Chrystusa. Poprzez cud dokonał, ale poprzez wstawiennictwo również Matki Jezusa. I tak to wstawiennictwo będzie trwało na polskiej ziemi aż do naszych dni i mamy nadzieję, że będzie trwało tak, dopóki Polska będzie. I mamy nadzieję, że będzie w swojej tożsamości chrześcijańskiego, katolickiego narodu.
Dzisiaj przywołujemy jej stawiennictwa tutaj w tej niewybaczącej Panie jako Matkę Łaskawą. Bo taki tytuł sobie ukryła w lwowskiej katedrze. Łaskawa. Tak jak słyszeliśmy w tej treści kolekty, modlitwy na rozpoczęcie liturgii, została Matką Słowa Wcielonego, a więc źródłem łaski. I czynnie współpracowała z Dawcą łaski w dziele naszego odkupienia. I później stała się orędowniczką tej łaski Chrystusowej dla ludu Bożego. Taka jest rola Maryi. I wszelkie formy naszej pobożności maryjnej nie są naszym wymysłem. Rodzą się ze Słowa Bożego. Już z tego słowa, które wypowiedział do młodej Miriam, anioł zwiastujący jej Boży plan wobec nie tylko jej życia, ale wobec całej ludzkości, że Bóg chce, aby stała się naczyniem wybranym, Matką Słowa Wcielonego, przyjmuje ten Boży plan, pomimo że On krzyżuje jej osobiste dziewczęce plany. Tak jak każde dziewczę, tak również i ona myślała o swoim wybrańcu, narzeczonym, przyszłym małżonkom. Myślała o dzieciach, które Bóg da, tak jak każdej izraelskiej rodzinie, wielodzietnej. Myślała o swoim gościnnym domu, który będzie gościła swoje przyjaciółki, swoich krewnych. Wychowywała dzieci w tradycji ojców. Tymczasem Bóg krzyżuje jej ludzkie plany. Nie jest łatwo przyjąć Boży plan, kiedy On krzyżuje nasze osobiste plany. Kiedy przychodzi w naszym życiu cierpienie, śmierć bliskich, wyroki nieuleczalnej choroby, zranienia naszego serca. Kiedy przychodzą lęki, zwłaszcza z myślą o przyszłości. Kiedy ubywa życia i rodzi się lęk o jutro. Kiedy może pozostajemy osamotnieni w naszym życiu, kiedy dzieci poszły w świat, współmałżonek odszedł, ale też i w sercu młodego człowieka, dziecka, rodzą się lęki. Właśnie ona też przeżywała swoje lęki. A tyle ich było później. I w tych narodzinach Betlejem, bezdomności, ucieczce do Egiptu, a zwłaszcza później, kiedy spełniały się słowa starca Symeona, kiedy jej serce, jej duszę przebił miecz boleści, kiedy patrzyła na okrutne umieranie jej syna. A później ten miecz boleści przeszył jej serce, kiedy swoje ramiona na przydę brała martwe ciało swojego dziecka, to największy ból świata, kiedy matka bierze w swoje ramiona martwe ciało swojego dziecka. To znak solidarności Maryi. I później, kiedy przychodzi na świętym szpiegu, powtarzają się słowa już tak współbrzmiące z pozdrowieniem anielskim, bądź pozdrowiona, tak jak anioł mówi, pełnia łaski, Pan z Tobą. Błogosławionaś, która się uwierzyła. Błogosławiona jesteś. I my w modlitwie różańcowej powtarzamy te słowa i pozdrowienia anielskiego, i pozdrowienia świętym szpiegu skierowanego do Maryi. Nasza modlitwa różańcowa to nie jest wlewanie zdrowaśnie, tak jak niektórzy z pogardą naszą różańcę. Chociaż trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II rozmodlił cały Kościół modlitwą różańcową i przywrócił różaniec do tych różnych sceptyków pod wpływem różnych konfesji protestanckich, dla których różaniec był modlitwą zarezerwowaną dla starszych. To właśnie Jan Paweł II w prezencie dawał różaniec, ale na oczach całego świata, ze swojej kaplicy, w pierwszą sobotę miesiąca zawsze odnawiał różaniec transmitowany na cały świat. Dlatego i młodzi się dają dzisiaj po modlitwę różańcową. I tyle innych form pobożności naszej Maryjnej. To owoc działania Słowa Bożego i przyjęcia do naszego ojczystego domu Maryi jako naszej Matki. Polski naród. Maryi. W swojej pobożności.
społeczności nie tylko ludowej. W liturgii, w Słowie Bożym, w naszym etosie, bo w tym etosie uczymy się od Marii pokory w przyjęciu Boga, bo niewiara często rodzi się z pychy człowieka. Kiedyś przed laty, chociaż nie tak dawno, bo kilka lat temu zmarł były prezydent Czech, Václav Havel, który przed śmiercią szybko wracał do Boga. Wygłosił jeszcze do zgromadzonych nagradczanów, prezydentów i laureatów Nagrody Nobla, pokojowej nagrody, której on sam został laureatem. I kiedy snuł refleksję nad Europą dzisiejszą, właśnie mówił o tej zapaści cywilizacyjnej dzisiaj naszego kontynentu europejskiego. Mówił o tej nowej cywilizacji ateistycznej, która rodzi się z pychy Europejczyka. Cytuję jego słowa. Żyjemy też w pierwszej cywilizacji ateistycznej, czyli cywilizacji, która utraciła związek z nieskończonością i wiecznością. Dlatego przeraża mnie zawsze korzyść krótkotrwała nad długotrwałą. Najniebezpieczniejszym rysem tej globalnej, ateistycznej cywilizacji jest jednak jej pycha. Pycha kogoś, kogo sama logika jego bogactwa prowadzi do tego, żeby przestał szanować dzieła natury i dziedzictwo naszych przodków. Czuję, że kryje się za tym wszystkim nie tylko globalne, rozpowszechniające się krótkowzroczność rozpowszechniająca się, ale także nadęta pewność siebie tej cywilizacji, u której podstaw leży pełne pychy przekonania, że wszystko już wiemy, a tego, czego nie wiemy, wkrótce się dowiemy, bo przecież wiadomo, jak to zrobić. Jesteśmy przekonani, że ta nasza rzekoma wszechwiedza, wzrastająca wraz z zawrotnym rozwojem nauki i techniki oraz w ogóle racjonalnego poznania, uprawnia nas do służenia czemukolwiek, co po prostu przynosi namacalną, wymierną korzyść. Długim swoim wystąpieniu kończy podsumowanie. Naszą cywilizację czeka katastrofa. Jeśli współczesna ludzkość się nie opamięta, a może się opamiętać tylko wtedy, gdy zacznie zwalczać swoją krótkowzroczność, swoje przekonania o własnej wszechwiedzy, swoją nadętą pychę, które tak głęboko zakorzeniły się w naszych myślach i działaniach. Zapomniano już o słowach tego, który po latach poszukiwań powracał do Boga jako najwyższej wartości. I zdawać by się mogło, że były to i są od czasu do czasu podnoszone głosy tych świeckich proroków, którzy dostrzegają zagrożenia naszego kontynentu, naszej cywilizacji europejskiej, chrześcijańskiej ze strony laicyzmu, ateizmu, pogardy dla Boga, dla wartości chrześcijańskich, dyskredytacji i dyskryminowania Kościoła. Zdawać by się mogło, że mamy wystarczająco dowodów, żeby widzieć uczenie i do czego prowadzi cywilizacja bez Boga. Wielu dzisiaj pyta, co jest alternatywą chrześcijaństwa narodowego. Nihilizm i perwersja. I widzimy, w jaki sposób niektórzy, łącznie z polityką, przy pomocy polityki, chcieliby narzucić taką wersję kultury europejskiej. Nihilizmu i perwersji. Ale dzisiaj w naszej ojczyźnie, tak jak i w Europie, może i dalej w świecie, toczy się spór o fundamentalne zasady dotyczące życia, naszego indywidualnego, jak i społecznego, zwłaszcza konkretnych wartości, jak wizji małżeństwa, rodziny, ludzkiego życia, jego poczęcia i śmierci, a także sumienia oraz obecności religii w życiu publicznym.
proponuje się dzisiaj ustanawianie praw w gruncie rzeczy bogańskiej, nie liczących się z oczywistymi prawami i natury chociażby, jak tożsamości człowieka, jako mężczyzny i kobiety. Takim prawem stanowionym miałyby być małżeństwa związków tej samej płci. Z wszystkimi prawami małżeństw łącznie z adopcją dzieci. Takim prawem byłaby też niekontrolowana manipulacja nad poczęciem ludzkiego życia, ze zredukowaniem tego życia do kategorii rzeczy, do selekcjonowania tego życia, jak selekcjonują rolnicy po prostu ciało za ciało. To gorsze przeznaczają na wszelką. Kościół wciąż powtarza. Każde życie człowieka jest święte. Ma swoją godność ludzką od poczęcia, nawet w próbówce. Człowiek nie może czynić się panem życia, ale być jego sługą. Życie poczęte ma być owocem małżeńskiej odpowiedzialnej. Potrzebuje do pełnego rozwoju ojca i matki. Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowania ze świadectwem rodzicielskiego życia, życia moralnego, religijnego życia, a przede wszystkim z miłości. Kiedyś, słuchając słów Ojca Świętego, który wołał też w obronie życia poczętego, jeden z amerykańskich publicystów, uczonych, powiedział: dzisiaj jedynie Kościół katolicki wraz z papieżem ma odwagę bronić życia, kiedy inni po prostu milkną. Dzisiaj też toczy się na polskiej ziemi debata o klauzuli sumienia. Może w kontekście kampanii wyborczej gdzieś ta tematyka i dyskusja zeszła na dalszych lat, ale ona będzie wracała. Jest to jedna z najważniejszych dyskusji, jakie zaistniały w polskiej przestrzeni publicznej w ostatnich latach. Jej wynik przełożony na regulacje prawne zdecyduje o kształcie ustrojowym naszej ojczyzny na kolejne dziesięciolecie. Polska pozostanie w kręgu europejskich państw neutralnych, a więc bezstronnych światopoglądowo, szanujących wolność sumienia i wyznania jako podstawy demokratycznego ładu, bądź przesunie się w kierunku zideologizowanej koncepcji państwa świeckiego, laickiego, ograniczającego prawa swych obywateli w tych najbardziej podstawowych obszarach życia publicznego. W imię dzisiaj fundamentalizmu ateistycznego, wrogiego religii w życiu publicznym i tych wartości uniwersalnych na straży których stoi i religia, i wolne ludzkie sumienie. Dziwna rzecz, że właśnie ci, którym dzisiaj przeszkadza religia, która rzekomo odbiera wolność człowieka, łącznie z Bogiem, że to Bóg też odbiera wolność człowieka, prawda? Że ci sami kiedy ludzie tak bardzo potrzebowali religii jako Kościoła i sprzymierzeńca w obronie wolności człowieka i jego godności. A dzisiaj uważają, że religia i Kościół zagraża mi wolności i godności człowieka. Dzisiaj ulegamy niestety pewnej modzie niektórych Europejczyków. Chyba w ubiegłym roku tego miasteczka we Francji, bodajże Rouen, miał przyjechać prezydent turecki na spotkanie z mieszkańcami. Przyjechali wcześniej z ochrony prezydenckiej, żeby sprawdzić warunki lokalowe. Zauważono, że w tej auli, które miał przemawiać, na górnej ścianie z tyłu wisiał piękny, olbrzymi zabytkowy obraz przedstawiający męczeństwo świętej Agnieszki. Doniesiono do kancelarii. Polecono, żeby zdjąć ten obraz. O, pójdzie w świat obraz prezydenta przemawiającego na tle religijnego obrazu. Mocowano się
nie mogę zdjąć się ołożonych rozmiarów uwagi. Prezydent odwołał swoje wyjazdy. Do jakiego fanatyzmu może prowadzić właśnie ta ideologia czysto religijnych z życia publicznego, czego mieliśmy ostatnich dniach również przykład, kiedy pomnik papieża z krzyżem nad jego głową naruszył rozdział kościoła i państwa. Właśnie w Francji. Chcieliby dzisiaj niektórzy narzucić nam tak pojęte rozumienie rozdziału kościoła i państwa. Też imię tego postulatu domagają się niektórzy usunięcia nie tylko krzyża ze ściany Sejmu czy ścian sal lekcyjnych, ale również religii ze szkoły. Dziwna rzecz, że nie biorą przykładu z demokratycznego państwa Turcja wiedzy zachodniej naszej, gdzie nauka religii odbywa się w szkole. Nikomu to nie przeszkadza politykom, może jakiegoś Mateuszowi. Natomiast chcieliby narzucić nam ten styl, który został zrodzony przez krwawą rewolucję francuską, trwała przez ideologię i filozofię właśnie tak urządzonego ateistycznego państwa. I dlatego dzisiaj w tym kontekście zawieszenia, w kontekście dzisiaj dyskusji na polskiej ziemi, tych postulatów laicyzmu, uciekamy się do Marii. Uciekamy się do niej tak, jak uciekał się do niej Jan Paweł II w czasie stanu wojennego. W czasie każdej audiencji pamiętamy modlitwę za Polskę. To były słowa modlitwy, które jakby krople w stalaktytach gdzieś w krokach podziemnych tworzą sobie mocne. Nie zniszczamy. Tak również ta modlitwa kształtowała może sumienie niektórych naszych rodziców. I dlatego dzisiaj uciekamy się do domu. W tym wołaniu papieskim o sumienie. Pamiętamy jego słowa ze Skoczowa, kiedy mówił, że Polska potrzebuje ludzi sumienia. Wtedy będzie prawe sumienie, jeżeli na straży tego sumienia będzie stał Bóg ze swoim przykazaniem, z ogólnoludzkimi wartościami, które zawiera dekalog jako wolę Bożą przedstawiającą. Dlatego mówi Ojciec Święty, że Polska potrzebuje ludzi sumienia. Tak jak mówiłem w czasie ostatniej pielgrzymki, że Polska potrzebuje wyobraźni i osiedli. Bo nie chodzi tylko o pielęgnowanie naszego sumienia dla nas samych, ale dla drugiego człowieka, żebyśmy nie zatracili i tego naszego odniesienia pionowego do Boga, ale również naszego odniesienia do drugiego człowieka, który jest moim bliźnim. I chrześcijaństwo głosi, jest religią uniwersalnej miłości, że każdy człowiek jest moim bratem, moim siostrą. Takiej prawdy nie głoszą inne religie poza uniami Jezusie Chrystusie. Dlatego, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Za każdego człowieka wszystkich czasów Chrystus na krzyżu oddał swoje życie. I dlatego Chrystus zostawił nam przykazanie miłości. Nowe przykazanie miłości. Bo to przykazanie miłości jest już jako słowo objawione w Starym Testamencie. Dlatego Chrystus mówi, daje nam nowe przykazanie. A to przykazanie nowe polega nie też miłego Boga i bliźniego, ale przykazanie miłości nieprzyjaciół. Dlatego chrześcijaństwo jest trudną religią. Dlatego, że chrześcijaństwo niesie wymagania wobec siebie, wobec drugiego człowieka w naszej postawie. I dlatego Ojciec Święty mówi, człowiek sumienny jest gotów na ofiary i wyrzeczenia. Może dlatego młodemu człowiekowi dzisiaj trudno realizować chrześcijaństwo, dlatego że młody człowiek ucieka przed ofiarą i wyrzeczeniem. Ale
ale człowiek sumienia lubi wymagać od siebie. Ciągle na nowo się nawraca i angażuje się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy, pokoju, sprawiedliwości i miłości. Buduje to Królestwo w swojej rodzinie, w miejscu pracy, w życiu politycznym, ekonomicznym. Człowiek sumienia podejmuje odważnie odpowiedzialność za innych, za sprawy publiczne i za dobro wspólne. Człowiek sumienia nie może zamykać oczu na biedę i krzywdę bliźni. Człowiek sumienia, będący chrześcijaninem, ma jeden drogowskaz przed sobą. Chrystusowy krzyż. Znak naszej wiary, miłości i nadziei. Ten krzyż, który był omnić, jak święty Paweł mówi, zgorszeniem dla Żydów, zabłudstwem dla Greków, dzisiaj również jest przedmiotem nienawiści, lekceważenia i pogardy ze strony wielu, którzy odrzucili dekalog, a zwłaszcza pierwsze, najważniejsze przykazanie: nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Gdy człowiek rzuca na stronę Boga i osadza tam sam siebie lub własne dzieło, kończy się to zawsze tragedią dla niego samego, dla innych, choćby dzieła te były czymś dobrym szlachetnym w swoim zamiarze. Dlatego rolą Kościoła jest o tym przypominać. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, toczy się batalia w Polsce o prawo sumienia, do jego wolności. I niekiedy ludzie płacą pewną cenę za wierność własnego sumienia. Tak jak znany nam dobrze dyrektor znanego szpitala. Zaś niezwykła kampania została zorganizowana przeciwko deklaracji sumienia, wolności sumienia, którą podpisują w naszym dziale polscy lekarze, zastraszani poprzez usunięcie z funkcji dyrektora szpitala. Dlatego, że psuje szyję, że obrona życia poczet tego, że głoszenie prawa do wolności sumienia, które przypomina Kościół, wiązane z ciemną drogą, że Kościół jest zacofany, nie idzie z postępem i dlatego jeszcze pozostaje z takimi anachronicznymi dzisiaj zasadami. Tymczasem ludzie uniwersytetu, wybitni naukowcy, lekarze, profesorowie, pełniący funkcję we władzach uczelnianych, chociażby w Lublinie, prorektor Uniwersytetu Medycznego, też konsultant ginekologii położniczej, podpisujący też deklarację o wolności. A więc ludzie świata stają w obronie życia. Razem z głosem wspomnianego już wołania Ojca Świętego. A więc Kościół nie jest ciemną drogą. Kościół ma odwagę dzisiaj bronić godności życia, wolności sumienia. Kościół dzisiaj ma odwagę przypominać o chrześcijańskim dziedzictwie naszego narodu, które to dziedzictwo pomagało nam ocalić naszą polską duszę w jej historycznych, śmiertelnych zagrożeniach. I dlatego dzisiaj stajemy z wielką nadzieją, bo wtedy, kiedy rodacy nasi, Polacy, zawierzali trudne losy, trudne momenty naszych dzieł, Chrystus przez serce tej, która została dana nam jako matka, zwyciężała. I nadzieje były spełnione. I dlatego dzisiaj wszystkie nasze lęki, nasze niepokoje, które wypełniają nasze serce z myślą o jutrze naszej ojczyzny i tej małej ojczyzny i wielkiej, zwłaszcza dzisiaj w trosce naszej o młode pokolenie, żeby nie zostało wykorzenione z tego dziedzictwa, dzisiaj z tymi nadziejami stajemy tutaj przed Matką Łaskawą. Obrazie łaskami słynącym z katedry lwowskiej, jej kopia, ale z papieskimi koronami, żeby dzisiaj, zwłaszcza tutaj razem z samorządowcami, z władzami tej podkarpackiej ojczyzny i
jednocześnie za Ojca i Ducha, żeby dzisiaj zawierzyć przyszłość naszą, tej, która została nam dana po obronie